Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w drugim odcinku podcastu Audioplastykon. Jesteśmy nowym podcastem prowadzonym przez dziennikarzy magazynu Holistic News. Ja nazywam się Dominika Kardoś, po mojej prawej... Łukasz Grzesiczek, bardzo miło. Dzień dobry. Naszym gościem jest profesor Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, współzałożyciel tego stowarzyszenia, a także socjolog, politolog, profesor Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje obecnie w Polsce, jak wyglądają nastroje, jeżeli chodzi o demokrację, jeżeli chodzi o otwartość na innych, no i otwartość na przyszłość. Spróbujemy także pewnie porozmawiać o tym, jak te wydarzenia w Polsce wyglądają na tle wydarzeń europejskich trendów. Na samym początku, ponieważ panie profesorze, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, które pan profesor reprezentuje, od lat prowadzi tak zwaną brunatną księgę, prawda? To jest zapis przypadków czynów antysemickich, rasistowskich, neofaszystowskich. Jak długo ta księga jest prowadzona? Jak długo państwo monitorują w tym zakresie wydarzenia w Polsce? I no i to drugie pytanie. Czy ostatnio tych incydentów antysemickich, rasistowskich w Polsce jest więcej niż ostatnio? Tak, brunatna księga prowadzona jest już od bardzo wielu lat, od połowy lat 90. de facto. Przez długi czas prowadził, koordynował ten monitoring Marcin Kornak, świętej pamięci, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Brunatna księga, czyli właśnie ten rejestr zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym. Rezultaty tego monitoringu były publikowane na łamach pisma Nigdy Więcej, także na stronie internetowej Stowarzyszenia Nigdy Więcej, nigdywięcej.org. No i w kilku edycjach w postaci książkowej także. Na te dane wielokrotnie powoływały się różne instytucje, także międzynarodowe, jak ONZ czy Rada Europy, więc to jest no, najdłużej i najbardziej systematycznie od lat prowadzony w Polsce taki katalog zdarzeń z obszaru, który można nazwać hate crime, tak? czyli przestępstwa na tle ksenofobicznym czy rasistowskim, czy różnego rodzaju zdarzenia właśnie na tym tle. Więc samo zjawisko nie jest nowym zjawiskiem w Polsce. Tak? Mamy do czynienia z tym zjawiskiem w Polsce od wielu lat. Mamy do czynienia z problemem agresji na tle narodowym, wyznaniowym, ideologicznym i tak dalej. Często sprawcami tego rodzaju zdarzeń są członkowie czy sympatycy ugrupowań o charakterze faszyzującym, które w Polsce działają już od początku lat 90. Więc problem nie jest zupełnie nowy. On przez lata był zaniedbany, był bagatelizowany i od lat ten problem narasta, nabrzmiewa. I rzeczywiście można mówić o pewnym punkcie zwrotnym w roku 2015, od kiedy to liczba takich zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym gwałtownie wzrosła. To był czas, kiedy gwałtownie wzrosła liczba różnych wypowiedzi publicznych o charakterze ksenofobicznym. Można to nazwać hate speech, mową nienawiści. I mniej więcej w tym samym czasie również bardzo gwałtownie wzrosła liczba odnotowywanych przez nas przypadków bezpośredniej agresji, także fizycznej, wobec wszelkich mniejszości czy wobec ludzi uznawanych za przedstawicieli mniejszości, a ponieważ tych takich widocznych mniejszości w Polsce tak naprawdę nie mamy wiele, to nawet często mamy do czynienia z przypadkami ataków na tle pomyłki. Kilka razy na przykład atakowani byli turyści z Włoch, których błędnie
uznawano za Arabów czy muzułmanów. I podobnych przykładów mogę podać więcej, które byłyby zabawne, gdyby nie były tak smutne, prawda? Gdyby tutaj nie chodziło jednak o po prostu napaść na tle rasistowskim. A panie profesorze, a moglibyśmy spróbować odwołać się do jakichś dam? Mhm. Ile jest tego więcej? Tak, możemy to oszacować. My jesteśmy dość ostrożni, jeśli chodzi o posługiwanie się dokładnymi liczbami, dlatego że też mamy świadomość tego, że te przypadki, które nam się udaje udokumentować, zweryfikować, opisać, to jest pewien wycinek tej rzeczywistości, to jest pewien czubek góry lodowej. Na pewno nie jest tak, że my wiemy wszystko o wszystkich zdarzeniach tego typu. No, staramy się te informacje zbierać i weryfikować, ale skala tego zjawiska jest rzeczywiście znacząca. Więc w przybliżeniu, o ile przed rokiem 2015, kiedy to zjawisko już istniało, ten problem już istniał, najczęściej miewaliśmy do czynienia, powiedzmy, z 5 do 10 przypadkami tego typu w ciągu tygodnia, o których wiadomości do nas docierały. Natomiast od tego momentu przełomowego, latem 2015 roku, możemy mówić o kilku przypadkach tego typu codziennie. Więc mamy jakby skokowy wzrost liczby tego rodzaju zdarzeń. Innymi słowy, można powiedzieć, że niestety, ale codziennie dochodzi w Polsce do przypadków agresji na tle ksenofobicznym czy rasistowskim. I no niestety wygląda na to, że ta fala nienawiści, fala ksenofobii póki co nie ustępuje, ona nadal się utrzymuje na wysokim poziomie. Posługuje się tutaj pan profesor tą datą 2015. Proszę nam właśnie powiedzieć, z czego ten wzrost odnotowany w brunatnej księdze wynika? Jakie są czynniki, które do tego doprowadziły? Tak, myślę, że nacjonalizm i ksenofobia, one się tliły w Polsce przez długi czas i rzeczywiście nasiliły się właśnie latem 2015 roku, czy od lata 2015 roku, co się wtedy wiązało oczywiście z tak zwanym kryzysem uchodźczym w Europie, na Morzu Śródziemnym, więc dość daleko od Polski. Mhm. Jak wiemy, ten tak zwany kryzys migracyjny Polski w sensie bezpośrednim nie dotyczył, bo prawda, bardzo niewielu z tych uchodźców dotarło do Polski, czy miało zamiar dotrzeć do Polski, więc nawet gdyby mówić o liczbach bezwzględnych, to więcej uchodźców w Polsce było w latach 90., znacznie więcej, a wtedy tego rodzaju negatywna dyskusja się nie toczyła. Ale w Polsce latem 2015 roku ten temat zaistniał jako temat dyskursu medialnego i dyskursu politycznego w bardzo negatywnym kontekście, prawda? Jako rzekome zagrożenie dla polskości, polskiej tożsamości, co było oczywiście przypadkiem takiej dość absurdalnej, sztucznej kreacji wroga, poczucia zagrożenia, podsycania nastrojów ksenofobicznych. Okazało się, że tego rodzaju retoryka pada na podatny grunt i może być bardzo skuteczna jako instrument mobilizacji politycznej. I to oczywiście miało również swój kontekst wyborczy, tak? Kiedy mieliśmy do czynienia z konkurencją pomiędzy różnymi ugrupowaniami mniej lub bardziej skrajnej prawicy, które konkurowały między sobą co do tego, kto będzie występował ostrzej przeciwko uchodźcom, przeciwko migrantom, przeciwko wszelkim obcym postrzeganym jako zagrożenie. I myślę, że to, co dzieje się w naszym kraju do dziś w pewnym sensie jest pokłosiem właśnie tego rodzaju zwrotu w świadomości społecznej, w postrzeganiu problematyki, prawda, nie tylko migracji, ale w ogóle odmienności, inności, wielokulturowości. Ale panie profesorze, ponieważ co jest tym powodem, że to trafiło na podatny grunt? Ponieważ wydaje się,
bardzo często się o tym mówi, że społeczeństwa, które są biedne, one są bardziej podatne na te ksenofobiczne poglądy. A wydaje się, że 2015 rok to Polska, to jest czas względnego dobrobytu. Wydaje się, że żyje nam się lepiej niż w latach 90. Mm. Zarabiamy więcej. Bezrobocie jest na pewno o wiele niższe. Wydaje nam się, że w większości z nas względnie żyje się lepiej. Dlaczego akurat ten 2015 i właśnie wtedy trafiło to na tak podatny grunt? No właśnie, Polska była bądź co bądź jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie doświadczył na przykład recesji, prawda, w trakcie globalnego kryzysu finansowego. Gdybyśmy porównali Polskę do takich krajów jak Łotwa tak, na północy, czy Grecja na południu, to akurat rzeczywiście ta sytuacja gospodarcza nie była taka bardzo zła. Więc to podłoże socjoekonomiczne różnych nastrojów nacjonalistycznych, nie możemy go tutaj zredukować tylko do kwestii gospodarczych typu bezrobocie i tak dalej. Oczywiście tego typu kwestie też gdzieś w tym kontekście są obecne, ale nie są chyba przesądzające, nie są najważniejsze. No, wydaje mi się, że co najmniej równie ważne w tym akurat przypadku są kwestie kryzysu wartości, pewnego rodzaju, prawda, zagubienia, zwłaszcza wielu młodych ludzi w Polsce, w świecie wartości, pewna niepewność, poszukiwanie jakiejś trwałej tożsamości, tak? W tym przypadku tożsamości narodowej w takiej wersji wykreowanej przez ugrupowania nacjonalistyczne, więc takiej wersji bardzo prymitywnej, uproszczonej, no ale zapewniającej przynajmniej pewną iluzję stabilnej tożsamości, prawda? I ilustracją oczywiście tego były co roku marsze 11 listopada, które począwszy od 2009 roku, prawda, były coraz liczniejsze. W 2009 roku to było około 500 uczestników, którzy pod hasłami nacjonalistycznymi i antysemickimi przeszli przez centrum Warszawy. Później pamiętam w roku 2010 było ich około 3000. Pamiętam, byłem świadkiem tej demonstracji, która się wtedy zaczynała przed Zamkiem Królewskim w Warszawie, na Placu Zamkowym, i myślałem, że to dosyć duża liczba, jaką udało się zmobilizować skrajnej prawicy. No ale oczywiście to był dopiero początek tego procesu, tak, wzrostu liczby uczestników tego marszu organizowanego przez Młodzież Wszechpolską i ONR. I no, w ostatnich latach Marsz Niepodległości to największa impreza skrajnej prawicy chyba nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ale panie profesorze, jednocześnie organizatorzy powiedzą, że chodzą tam rodziny z dziećmi, prawdziwi patrioci, którzy w jakiś sposób są przywiązani do flagi, chcą manifestować swój patriotyzm. Naturalnie domyślam się, że pan profesor powie o tym, że przyjeżdżają grupy neofaszystowskie z całej Europy i wspólnie demonstrują pod sztandarami ONR-u czy Młodzieży Wszechpolskiej. Ale czy to też trochę nie jest tak, że my wszystkich tych uczestników marszu 11 listopada być może trochę niesprawiedliwie nazywamy jakimiś neofaszystami bądź neonacjonalistami? Wie pan, na pewno są tam obecni różni ludzie. Tak? Gdyby spojrzeć na te marsze niepodległości okiem socjologa, to tam widać pełen przekrój, tak? Ludzi w różnym wieku i ludzi z różnych środowisk. Ale nie ulega wątpliwości co do tego, kto jest inicjatorem i organizatorem tego wydarzenia. To są właśnie ludzie z Młodzieży Wszechpolskiej i z ONR-u. No, obie te organizacje, przypomnijmy, samymi nazwami, prawda, nawiązują do bardzo, bardzo niechlubnych tradycji bliskich faszyzmowi z lat 20. i 30. tradycji antysemickich, skrajnie nacjonalistycznych.
I no myślę, że jest czymś smutnym, że właśnie takie grupy, prawda, przez tę dekadę ostatnią zdołały no, zdominować nie tylko ten dzień, ale myślę, że w dużym stopniu zdołały zdominować nie tylko święto 11 listopada, ale w ogóle no, myślenie wielu Polaków, zwłaszcza młodych Polaków, o tradycji narodowej, o tożsamości. I to jest, myślę, bardzo niebezpieczne i to jest bardzo groźne, bardzo smutne przy okazji, tak, dla każdego, kto ceni tę dobrą część polskiej tradycji również wielokulturowości, również tolerancji, a nie tylko tradycji, prawda, antysemityzmu czy ksenofobii symbolizowanej przez Młodzież Wszechpolską czy przez ONR. Dodatkowo smutne i paradoksalne jest to, o czym Pan właśnie wspomniał, czyli fakt, że z okazji Święta Niepodległości Polski tak do Warszawy od paru lat przyjeżdżają bardzo licznie przedstawiciele grup faszystowskich i rasistowskich właściwie z całej Europy już w tej chwili. Warszawa staje się takim punktem spotkań, ale niestety właśnie punktem spotkań rasistów i faszystów. Przez wiele lat taką grupą najbardziej widoczną, najbardziej liczną, jeśli chodzi o te grupy zagraniczne, był Jobbik z Węgier. Ale ostatnio na przykład bardzo, bardzo widoczna była Forza Nova z Włoch, więc prawda, grupa o charakterze ewidentnie neofaszystowskim. Takich przykładów jest niestety więcej. I też myślę, że czymś bardzo smutnym i również symbolicznym no był udział no, najwyższych przedstawicieli władz państwowych w tym marszu współorganizowanym przez Młodzież Wszechpolską i ONR. Którzy jednak próbowali przekonywać właśnie, że zorganizują imprezę dla właśnie tych przysłowiowych rodzin z dziećmi. No ale takie przejawy właśnie jakichś radykalnych postaw w stronę neofaszyzmu czy antysemityzmu widzimy też w takich wydarzeniach na dużo mniejszą skalę, tak? W jakichś wydarzeniach codziennych. Chociażby mieliśmy ten przypadek w Krakowie, z którego przyjechaliśmy, kiedy 24-letni student z jakiejś krakowskiej uczelni przerwał czy zakłócił demonstrację właśnie 6 stycznia, jeszcze dodam, bo to jest dość istotne. On hajlował jednocześnie odmawiając modlitwę Ojcze Nasz. No i to się działo 6 stycznia. Policja, która była, nie bardzo zareagowała, czy w ogóle nie zareagowała. Na prośbę uczestników manifestacji również nie zareagowała. No i skończyło się tak, że mężczyzna był ścigany. To znaczy został zatrzymany po 3 miesiącach. To znaczy, że co? Że mimo, że to jakby szerzenie ideologii faszystowskiej jest w Polsce nielegalne, to nie bardzo ktośkolwiek te ideologie ściga, tak? Skąd to się bierze? Rzeczywiście, no mamy do czynienia z takimi przypadkami. Ja ten rzeczywiście bardzo kuriozalny przypadek pamiętam. Jest to jeden z wielu przypadków, tak? Publicznego posługiwania się nawiązaniami do symboliki ideologii faszyzmu, które pozostają często po prostu bezkarne w naszym kraju, chociaż oczywiście zarówno konstytucja, jak i kodeks karny stwierdzają, że głoszenie nienawiści narodowej i rasowej oraz propagowanie faszyzmu są w Polsce po prostu przestępstwem. Podobne przepisy istnieją w wielu innych krajach Europy, ale w naszym kraju niestety bardzo wiele do życzenia pozostawia no, egzekwowanie tych przepisów, poszanowanie tych przepisów, także ze strony instytucji powołanych do egzekwowania prawa. No, artykuł 13 Konstytucji to jest artykuł, który mówi o tym, że działalność takich ugrupowań, które do tego typu wzorców nawiązują, wzorców faszystowskich, totalitarnych, rasistowskich, jest zabroniona, czy powinna być zabroniona. Zresztą wspomnę może o tym, że ten artykuł 13 znalazł się w Konstytucji w wyniku jednej z pierwszych inicjatyw Stowarzyszenia Nigdy Więcej właśnie. Tę inicjatywę wtedy na ostatniej prostej jakby poparł Jacek Kuroń
który przekonał do tego Tadeusza Mazowieckiego także i taki artykuł w Konstytucji został umieszczony, ale znany mi jest tylko jeden przypadek, kiedy sąd w swojej sentencji wyroku odwołał się do tego artykułu 13 Konstytucji i to był wyrok sądu delegalizujący stowarzyszenie o nazwie Obóz Narodowo-Radykalny, które wtedy było zarejestrowane w mieście Brzeg, to był sąd z Opola. No, a dzisiaj widzimy, ONR działa w dalszym ciągu w poczuciu bezkarności. Sposobem ONR-u jest to, by rejestrować się w bardzo wielu miejscach, ponieważ mają w pamięci to, że zostali zdelegalizowani. No, generalnie to świadczy o tym, że wymiar sprawiedliwości no, jakby nie jest zainteresowany konsekwentnym stosowaniem tych przepisów, tak? I to poczucie bezkarności rzeczywiście jest nagminne. I taka organizacja, która była już przecież zdelegalizowana w Polsce w roku 1934, przypomnijmy, za zagłoszenie nienawiści, w tym nienawiści rasowej i za nawoływanie do przemocy, ona działa i prawda, zdobywa zwolenników wśród jakby pewnej części młodego pokolenia, no to wydaje się czymś no bardzo, bardzo smutnym. I to jest, przypomnijmy, organizacja, która no też wielokrotnie odwoływała się do wzorców faszystowskich, nie tylko tych polskich wzorców z lat 30., ale na przykład do postaci Leona Degrela, tak? Czyli jednego z dowódców ochotniczych jednostek Waffen-SS, który później przez wiele lat, już po wojnie, negował Holokaust, uprawiał apologię postaci Hitlera i tak dalej. I, prawda, no, wydawałoby się, że tego rodzaju poglądy, tego rodzaju ideologia jest absolutnie nie do pogodzenia z jakąkolwiek formą, z jakimkolwiek odwoływaniem się do polskiej tożsamości, do polskiego patriotyzmu. A jednak takie dziwolągi i hybrydy ideologiczne pojawiają się. I to chyba się wiąże między innymi ze zjawiskiem właśnie tak zwanego rewizjonizmu historycznego, prawda? Czyli z takim zacieraniem się pamięci o zbrodniach faszyzmu i z manipulowaniem faktami historycznymi. Jeszcze chyba nie tak dawno temu trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby pojawiały się na rynku polskim książki, które twierdzą, że prawda, Polacy popełnili błąd w czasie II wojny światowej, bo nie stali po stronie hitlerowskich Niemiec, bo wystąpili przeciwko Hitlerowi. Natomiast no, w ostatnich paru latach parę takich książek wyszło i dobrze się sprzedało. Tak? Książek autorstwa autorów takich jak Rafał Ziemkiewicz, który prawda, również jest czołową postacią mediów państwowych i prawda, jest znany z tego, że obraża Żydów, muzułmanów, homoseksualistów i wszelkie inne mniejszości. Więc dochodzi chyba do pewnego przesunięcia się normy społecznej. Ta norma społeczna przesuwa się w niedobrym kierunku i zyskują na tym właśnie, myślę, przedstawiciele takich skrajnych, niebezpiecznych, rasistowskich poglądów. Być może ratunkiem powinna być edukacja. Może tam robimy coś złego, że młodzi ludzie nie dostają być może pewnych narzędzi bądź pewnej wiedzy, którą potem mogliby wykorzystać i nie dać się zmanipulować tego typu poglądom. Pełna zgoda. Rzeczywiście ten chyba element polskiego pejzażu tu i teraz wydaje się najbardziej istotny, ale to jest trudna sprawa. Rzeczywiście w tym momencie skala problemu jest już taka, że to ugrupowanie skrajnej nacjonalistycznej prawicy, które nie dostało, prawda, koniec końców żadnego miejsca w Parlamencie Europejskim, ta tak zwana Konfederacja z udziałem Ruchu Narodowego,
No jednak zdobyła bardzo duże poparcie wśród młodych wyborców, przede wszystkim wśród młodych mężczyzn. Ale tutaj nie chodzi tylko o to, kto na kogo głosował, prawda? Ale chodzi o pewne wartości, które młodzi ludzie, jakby zainfekowani wirusem nacjonalizmu, mogą wyznawać, prawda, przez wiele kolejnych lat. I chyba właśnie ten taki gwałtowny rozwój radykalnych form nacjonalizmu w Polsce w ostatnim czasie jest no, poniekąd rezultatem porażki tak zwanej edukacji demokratycznej w naszym kraju w ostatnich latach, bo przez wiele lat pokutowało, myślę, takie przekonanie wśród zwłaszcza tak zwanych liberalnych elit, tak, że integracja europejska, transformacja ustrojowa jakby automatycznie prowadzić mają do rozwoju kultury, prawda, społeczeństwa obywatelskiego. No tak się nie stało. To znaczy wydawało mi się, że młodzi ludzie, którzy się już urodzili czy wychowali w społeczeństwie demokratycznym, będą jakby automatycznie bardziej tolerancyjni i otwarci na świat. Tymczasem okazało się coś wręcz odwrotnego. Tak? Zresztą nie tylko w Polsce, prawda? Słowacja być może jest podobnym przykładem, być może Węgry. Więc okazuje się, że właśnie wśród młodych ludzi takie poglądy ksenofobiczne i nacjonalistyczne okazują się dziś bardziej rozpowszechnione niż na poziomie generacji ich rodziców czy nawet dziadków. I to jest wielkie wyzwanie, ale myślę, że to jest wyzwanie, z którym należałoby sobie... któremu należałoby stawić czoła nie tylko na poziomie szkoły, czyli nie tylko na poziomie edukacji instytucjonalnej, ale na poziomie edukacji szeroko rozumianej, która niekoniecznie odbywa się tylko w murach instytucji takiej jak szkoła, prawda? I z tego punktu widzenia myślę, że jedną z najlepszych inicjatyw edukacyjnych w Polsce w ogóle jest festiwal Przystanek Woodstock, obecnie Poland Rock, który, prawda, odbywa się w zupełnie innym kontekście, ale można mówić o tym festiwalu jako o przedsięwzięciu edukacyjnym w szerokim sensie tego słowa, tak? I jestem bardzo dumny, że nasze Stowarzyszenie Nigdy Więcej już od ponad 2 dekad jest regularnie obecne właśnie na takim festiwalu z naszym przesłaniem, z przesłaniem antyrasistowskim, z hasłem kampanii Muzyka Przeciwko Rasizmowi, z corocznym turniejem piłkarskim pod hasłem Wykopmy Rasizm ze Stadionów, który jest już swego rodzaju elementem tradycji tego festiwalu, a przypomnijmy, że to jest przecież największy muzyczny festiwal w Europie, jeden z największych na świecie, gdzie też obecni są bardzo różni ludzie, ale właśnie dlatego jest czymś bardzo ważnym, aby właśnie z tymi ludźmi rozmawiać, jakby uodparniać ich na ideologię nienawiści i nietolerancji. I właśnie takie przedsięwzięcia wydają mi się szczególnie cenne w takich czasach, jakie mamy dziś. Jeżeli możemy, to na koniec może spróbujmy przejść do tego, co zapowiedzieliśmy na początku odcinka. To znaczy spróbujmy popatrzeć na to w kontekście trochę szerszym, znaczy w kontekście europejskim, bo to nie jest tylko polski problem, tak, że społeczeństwa się jakoś tam radykalizują. Dużo mówimy o tym wzroście nastrojów antysemickich w Polsce, rasistowskich, o prawicowych młodzieżówkach. No ale no właśnie, w Polsce na przykład te partie neofaszystowskie, jawnie odwołujące się do tej ideologii, nie zasiadają w parlamencie, prawda? Inaczej jest, nie wiem, czy we Włoszech, czy na Słowacji, gdzie tutaj Łukasz mi podpowie. Partia Mariana Kotleby cieszy się ogromnym, ogromnym, ogromnym poparciem. Jak na tak radykalną frakcję 12% wyborach do Europarlamentu. No to może w tej Polsce nie jest tak źle. Zgodzę się co do tego, że problem jest oczywiście problemem międzynarodowym czy globalnym, tak? Nawet nie tylko europejskim, ale gdybyśmy spojrzeli na Stany Zjednoczone, to widać, że, prawda, pewne
Podobne zjawiska również są problemem w Ameryce. Możemy spojrzeć na szereg innych krajów, możemy spojrzeć na Brazylię, prawda? Możemy spojrzeć na kraje Azji Południowo-Wschodniej. Tak? Jakby tendencja, którą można nazwać tendencją autorytarną czy populistyczną, nacjonalistyczną, ona no, jest realnym zagrożeniem. Właśnie dlatego jest to poważny problem, bo nie dotyczy tylko jednego kraju. Natomiast myślę, że no, Polska jest o tyle szczególnym przypadkiem, że Polska jest krajem o szczególnej także historii. Pod wieloma względami. Tak? Jest krajem, który symbolizuje na przykład transformację demokratyczną, prawda? Roku 89. Między innymi dlatego jest ważna. Także na poziomie globalnym. Między innymi dlatego Polska jest ważna, że no, czy to się komuś podoba, czy nie, ale to przecież na ziemiach polskich dokonała się tragedia Holokaustu i też to doświadczenie okupacji nazistowskiej i zbrodni hitlerowskich właśnie na ziemiach polskich jest szczególnym doświadczeniem. I wydawałoby się, że właśnie ze względu na tę szczególną, w dużym stopniu właśnie tragiczną bardzo historię Polski, że będziemy jako Polacy szczególnie wrażliwi na przejawy takich zjawisk jak neofaszyzm czy antysemityzm. Prawda? Tymczasem okazuje się, że niestety tej wrażliwości bardzo często brakuje. I niestety właśnie także w Polsce działają ruchy nacjonalistyczne czy faszyzujące i myślę, że właśnie ze względu na kontekst naszej historii może to być szczególnie szokujące, może być to coś, co szczególnie razi, tak? I nas jako Polaków, i ludzi, którzy patrzą na Polskę z zewnątrz. Na razie takie ruchy, jeśli chodzi o wybory, tak, nie zdobywały masowego poparcia, ale ich przedstawiciele są obecni, także w polskim Sejmie dziś. Tak. To znaczy wspomniana ta struktura, nowa struktura skrajnej prawicy, czyli Konfederacja, ma obecnie swoje koło poselskie, do którego należy na przykład poseł Majka, który jest zatwardziałym antysemitą. Należą do tego koła również przedstawiciele Ruchu Narodowego, a więc tej formacji, prawda, zbudowanej na bazie Młodzieży Wszechpolskiej właśnie. Więc no, takie elementy są obecne w polskim życiu publicznym i w polskim życiu politycznym. I myślę, że no, niestety dużo złego tutaj zrobił Paweł Kukiz, który wielu takich ludzi wprowadził do Sejmu, niejako na swoich plecach. Tak? Zresztą sam Paweł Kukiz też ma na koncie wypowiedzi no, takie bliskie retoryce antysemickiej na przykład tak, w ostatnich miesiącach. Więc myślę, że no niestety to zagrożenie ze strony skrajnej, nacjonalistycznej prawicy w Polsce jest obecne i właśnie dlatego, że skrajna prawica zdołała się jakby zagnieździć na poziomie tak, świadomości młodego pokolenia, obawiam się, że ten problem jest problemem jeszcze na wiele lat. Jeszcze będzie obecny w naszym kraju, niestety przez lata, ale to od nas zależy, jako od obywateli Polski, jak sobie z tym problemem poradzimy. Panie profesorze, ponieważ bardzo często pojawia się, często, szczególnie w ustach pod piórem prawicowych publicystów, pojawia się takie przekonanie, że nie można utożsamiać jakichś młodzieńczych wybryków, nawet jeżeli są nacechowane w jakiś sposób ideologią ksenofobiczną, rasistowską, z prawdziwymi poglądami faszystowskimi, rasistowskimi. Często tłumaczy się, że to tak naprawdę nie są antysemickie hasła, tylko są to hasła jednych kibiców piłkarskich przeciwko innym kibicom piłkarskim. Czy to nie jest trochę tak, że być może my
pan profesor także nieco przesadza z tym. Być może jest tak, że ci młodzi ludzie, jak często czytamy, po prostu muszą się wyszumieć i za kilka lat założą rodziny. I wyrosną. Wyrosną z tego. Jeżeli mogę sparafrazować pańskie pytanie, to rozumiem, że ono poniekąd się sprowadza do kwestii, czy z nacjonalizmu się wyrasta. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, czy to nie jest trochę tak, że my, demokraci, wyczuleni na kwestie rasizmu, faszyzmu, być może wszędzie wyjątkowo szukamy tych objawów, nawet tam, gdzie do końca one nie są. Że ja obawiam się, że no niestety nie musimy szczególnie ich poszukiwać, bo niestety wystarczy wyjść na ulicę czy na stadion, tak, czy włączyć komputer, żeby się zerknąć z mową nienawiści czy z rasizmem no, niemal na co dzień. Natomiast no, czy się z tego wyrasta? Ja mam nadzieję, że w wielu przypadkach tak będzie, ale to nie jest przesądzone, prawda? I obawiam się, że przynajmniej niektórzy z tych młodych ludzi, którzy zostali jakby poddani takiej indoktrynacji o charakterze rasistowskim dziś, że oni mogą tego rodzaju wartości czy antywartości, prawda, nieść ze sobą przez wiele kolejnych lat. No i to by było bardzo złe. Co więcej, myślę, że już teraz, prawda, tego rodzaju nienawiść jest czymś bardzo szkodliwym w codziennym życiu, tak? W życiu naszego kraju. Bo co mają powiedzieć, prawda, ofiary przemocy na tle rasistowskim? Tak? To dla nich nie jest w tym momencie pocieszeniem to, że może za parę lat sprawca przemocy wyrośnie z tych poglądów, aby tak było. Ale z problemem mamy do czynienia tu i teraz. I trudno liczyć, że taki problem rozwiąże się sam. Myślę, że potrzebny jest naprawdę duży wysiłek, tak? Duży wysiłek ze strony nas wszystkich, nie tylko instytucji państwowych, ze strony nas wszystkich jako obywateli, jeżeli nie chcemy żyć, prawda, w świecie przesiąkniętym nienawiścią i agresją. Jakiś czas temu Samuel Pereira, czyli szef portalu TVP Info, pojawił się na meczu Polska-Izrael w koszulce z numerem 88. No i ta koszulka wzbudziła spore kontrowersje jako rzekome bądź nierzekome odwołanie się do symboliki nazistowskiej czy neonazistowskiej. Czy mógłby nam pan profesor trochę przybliżyć ten problem tego numeru 88, a także może wskazać jakieś inne symbole, które dla osoby niewtajemniczonej mogą być kompletnie nieczytelne, a które możemy spotkać właśnie i rozpoznać wśród między innymi młodych zwolenników takich ideologii. Oczywiście najbardziej rozpoznawalnym symbolem nazistowskim jest swastyka, chociaż nawet w naszym kraju słyszeliśmy zdania, że jest to czy to hinduski symbol szczęścia, czy to później w innej sentencji prokuratury białostockiej słowiański symbol. No ale oczywiście, prawda, jest to symbol powszechnie kojarzony właśnie z nazizmem w naszym kręgu kulturowym. Ale nie jest to jedyny symbol nazistowski czy neonazistowski. Powszechnie dość używanym symbolem używanym przez grupy rasistowskie i neofaszystowskie dziś jest tak zwany krzyż celtycki, czyli tak zwany symbol white power, który stanowi taki substytut swastyki w wielu przypadkach, w wielu kontekstach. W Polsce używany jest symbol tak zwanej falangi, czy tak zwanej ręki z mieczem, czyli symbol ONR-u jeszcze z lat 30., współcześnie wykorzystywany
także przez ONR, ale też inne grupy takie jak Narodowe Odrodzenie Polski, więc taką formację też zbliżoną do ideologii neofaszyzmu. Pojawiają się także symbole odwołujące się do symboliki cyfr, czyli 8-8, czyli jakby zakodowane pozdrowienie Heil Hitler, które pojawia się także w nazwach zespołów rockowych z tekstami neofaszystowskimi. Takim znanym polskim zespołem istniejącym przez lata był zespół Konkwista 88, czyli właśnie w tym przypadku to 8-8 oznaczało Heil Hitler. Czasami pojawiają się cyfry 1-8, co z kolei ma stanowić takie zakodowane odniesienie do inicjałów Adolfa Hitlera. I prawda, nieprzypadkowo znana grupa o takim charakterze terrorystycznym powstała w Wielkiej Brytanii, ale istniejąca też w innych krajach, w tym także w Polsce, czyli Combat 18, to w samej nazwie miała odwołanie do Adolfa Hitlera. Ta symbolika jest dosyć rozbudowana, ona nie stanowi jakiegoś sekretu dla osób funkcjonujących w tym środowisku, nie zawsze jest w pełni czytelna dla osób spoza tego środowiska. No ale można próbować eliminować tego rodzaju symbolikę, czy to ze stadionów, tak, czy to z internetu. Stowarzyszenie Nigdy Więcej przez wiele lat apelowało do firmy Allegro o usuwanie aukcji z treściami rasistowskimi czy neofaszystowskimi. Po wielu latach takich apeli firma Allegro poprosiła Stowarzyszenie Nigdy Więcej właśnie o pomoc w identyfikowaniu tego rodzaju aukcji i już kilka tysięcy tego rodzaju przedmiotów usunięto z platformy, jaką jest Allegro. No ale niestety jeszcze zbyt często, prawda, mamy do czynienia z pojawianiem się odwołań do symboliki rasistowskiej czy faszystowskiej w przestrzeni publicznej. No i myślę, że tą metodą, najważniejszą, najskuteczniejszą metodą usuwania tego rodzaju symboliki z przestrzeni publicznej jest po prostu edukacja. Ja tylko jeszcze dodam, że z Samuelem Pereirą to jest jakaś taka nie do końca jasna sprawa, tak? Bo jak rozumiem, mogło to oznaczać rok jego urodzenia, 88. Sprawa jest dyskusyjna. Jest jeszcze taki symbol 14, 14 słów. Często z tą 88. Tak, rzeczywiście tak. Często są to kody jakby używane łącznie, akurat w przypadku tego hasła 14 słów, to jest takie motto rasistowskie składające się właśnie z 14 słów w języku angielskim o tym, że musimy chronić tam białą rasę i białe dzieci. To jest takie dosyć, prawda, banalne, kiczowate, są to takie dosyć banalne słowa wypowiedziane czy zapisane przez Davida Lane'a, który był twórcą takiej rasistowskiej organizacji terrorystycznej w Stanach Zjednoczonych, organizacji The Order, który został skazany za akty terrorystyczne właśnie motywowane ideologią rasizmu i neofaszyzmu. I właśnie posługiwanie się tego rodzaju kodem właśnie stanowi odwołanie do tego typu najbardziej skrajnych przykładów neofaszystowskiego terroryzmu. Na gruncie polskim ostatnio takim odwołaniem stosunkowo często się pojawiającym, zwłaszcza na stadionach, jest odwołanie do postaci Janusza Walusia, czyli również terrorysty, Polaka,
skazanego na karę dożywocia w RPA za zabójstwo Chrisa Haniego, tak, jednego z głównych działaczy walczących z apartheidem, który był taką prawą ręką Nelsona Mandeli. I właśnie w ostatnich latach postać Janusza Walusia okazuje się idolem, prawda, dla nowej generacji prawicowych ekstremistów w naszym kraju, co świadczy po pierwsze właśnie o takiej no, rosnącej akceptacji dla ideologii rasizmu z jednej strony, a z drugiej strony no, można tutaj mówić właśnie o bezpośredniej apologii przemocy, przemocy politycznej, przemocy ideologicznej, i to wydaje mi się bardzo alarmujące. Bardzo dziękujemy. Rozmawiał z nami Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dziękuję bardzo. My również dziękujemy, a nasz słuchaczy odsyłamy na kanały Holistic News po kolejne odcinki podcastu Audio Plastikon na SoundCloudzie i Spotify. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.